Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kapelusznik. Przepraszam, że filmów nie było, ponieważ byłem totalnie poza swoim miejscem zamieszkania i to przez kilka dni i nie miałem jak zrobić filmu kompletnie. No i też sorry, że w ostatnim czasie też są tylko omówienia rozdziałów. Mam nadzieję, że w marcu uda się wrócić do pewnej regularności. Zatem zaczynamy rozdział nową historyjką okładkową. Onigashima znalazła się pod wodą i przypuszczam, że pewnie Momo ją tam przeniósł, by nie raziła mieszkańców w oczy. A sam stricte chapter rozpoczyna się od nagrania z Vegapunkiem, gdzie ten oryginalny pewnie umarł, co mnie dziwi, jestem naprawdę zaskoczony. No ale wróćmy do nagrania. Stelli przerywa Shaka i twierdzi, że nie może on tak od razu rozpocząć transmisji na żywo i cała konkluzja ich rozmowy jest taka, żeby to nagrać, ponieważ Shaka obawia się, że służby rządowe przechwycą całą transmisję. Więc plan jest taki, by wysłać informacje do wszystkich baz marynarki, nie tylko, z pełną siłą przekazu przy użyciu audio i wideo. No i żeby ustawić też czas, po którym pojawi się owa wiadomość, żeby wszyscy zobaczyli wszystko w tej samej chwili. No i tam generalnie potrzebują 10 minut z tego, co zrozumiałem, żeby ludzie mogli dostać tą wiadomość. Czyli Goku versus Frieza i słynne 5 minut powtórka 2-0. To jest taki żart oczywiście. Cała marynarka jest oczywiście spanikowana sytuacją i chce odciąć nagranie. No ale oczywiście nie są w stanie. Saturn jest zaskoczony tym, co się dzieje i zastanawia się, co takiego Vegapunk chce przekazać. Przechodzimy w międzyczasie do Marijo i reszta Gorosei dowiaduje się o sygnale i łączą się z Saturnem, pytając, co to za transmisja. Saturn twierdzi, że w zasadzie nie wie, gdyż widział, jak Kizaru zabił doktorka, więc oczywistym wnioskiem dla nich jest to, że ta wiadomość została zaprogramowana tak, żeby wyemitować, kiedy Vegapunk umrze. Więc Gorosei wspólnie twierdzą, że muszą szybko znaleźć źródło transmisji i dochodzą do wniosku, że musi być gdzieś wewnątrz wyspy z racji wysokiego poziomu ochrony tamtego miejsca. I dowiadujemy się, że zostało 9,5 minuty do poznania wiadomości. No i widzimy reakcję wielu postaci ze świata i szczerze tutaj sporo pominę, bo nie było w zasadzie tutaj nic ciekawego lub istotnego. Z ciekawszych rzeczy widzimy nową asystentkę Iceberga w głównej fabule, bo zadebiutowała w którejś tam historyjce okładkowej. Wioska Luffy'ego na przykład narzeka na brak wirtualnego ślimakofona, na co Sołtys mówi, że musieliby za to zapłacić rządowi. Więc wychodzi na to, że światowy rząd albo jest dystrybutorem wizualnych ślimakofonów, albo pobiera za nie wysokie podatki. Pojawiają się też rewolucjoniści, mocno martwiący się o Vegapunka. Przechodzimy też do Morgansa i Vivi. Księżniczka pyta, gdzie tak naprawdę są Luffy i reszta. Morgans mówi, że na Egghead i też zauważa, że to jest nagrane wideo, a nie coś puszczone na żywo, ponieważ trwa właściwie Buster Call i wyspa jest odcięta od świata. Natomiast my powracamy już do walki Luffy'ego. Gumiak mówi do Kizaru i Saturna, że ich nie przepuści oraz dodaje, że jego przyjaciele na pewno opuszczą wyspę. Zatem zgniata ową dwójkę w dwa placki, kręci nimi jak pizzą i rzuca hem-hem w siną dal. Kizaru uderza z wielką prędkością w jakiś tam statek marynarki, a Saturn powraca się kręcąc, czym zaskakuje nawet Luffy'ego. Kizaru w tym samym czasie leży obolał na statku i w zasadzie ciężko powiedzieć, co po prostu sobie leży. Natomiast Saturn kontaktuje się z resztą Gorosei, stwierdzają, że nie mogą pozwolić na to, żeby Vegapunk przemawiał, a w międzyczasie grupa Bonnie dotarła z olbrzymami do ich statku. A Saturn mówi, że musi dokonać przywołań i pojawiają się czarne błyskawice, by powstały aż 4 pentagramy? Na co Gumiak jest w gigantycznym zaskoczeniu, a rozdział kończy się słowami Sanjiego o tym, że to są te same pentagramy, czy w zasadzie pentagram, który umożliwił transformację Saturnowi w jego dziwną formę. Widziałem na Twitterze, Reddicie masę rzeczy w dyskusjach powracających do tematu gwiazd, teorii, planet i tak dalej. Ja się w tym rozdziale na tym nie skupię. Zostawmy to sobie na spin-offa, gdzie na spokojnie sobie wszystko przeanalizujemy. Natomiast warto podkreślić, że w zasadzie to przywołanie pozostałych Gorosei potwierdza to, że w jakimś stopniu są ze sobą połączeni i być może faktycznie są tylko kreacją Ima. O ile to będą Gorosei, bo mówiło się też o świętym
tych rycerzach. I szczerze stwierdzam, że celem Vegapunka może być właśnie celowe sprowadzenie tutaj reszty Gorosei i ujawnienie prawdy o nich samych. Zresztą narrator serii mówił, że w tym arku będzie jeden wielki incydent, więc może właśnie stąd granie Vegapunka na czas i słynne 10 minut, żeby właśnie przywołać resztę Gorosei i pokazać ich nagranie, czy też relacje na żywo. Jeszcze tak nie wiadomo do końca, jaka jest rola tego nagrania. Więc w zasadzie, jeżeli Gorosei faktycznie tutaj przybędą, to być może wpadną w pułapkę doktorka, ponieważ on sam być może planował umrzeć od początku. Zakładając, że prędzej czy później światowy rząd się po niego wybierze, ponieważ zdobył wiedzę o pustym wieku. I to w zasadzie tyle ode mnie, według mnie rozdział najbardziej przejściowy jak się dało i w sumie nic ponadto poza końcówką. Dla mnie ocena mocne 5 na 10 i czekamy co dalej Oda zgotuje.